Hej wszystkim, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj, słuchajcie, będziemy zajmować się tą Yuką między innymi, bo po ostatnim filmie dostałam od Was dużo rad, dużo propozycji, co mogę z nią zrobić, dlaczego ona nieco gorzej teraz wygląda. No i postanowiłam, że zacznę od sprawdzenia korzeni, bo myślę, że to jest najważniejsze, żeby zobaczyć, czy tam się nic złego nie dzieje i wymienić jej podłoże, bo to podłoże na pewno jest już jałowe, nie jest najlepsze, więc co? Do dzieła. Zobaczymy, co tu się dzieje. Mam tutaj worek na stare podłoże. Za mną jest pudło z bigosem. Także wyjmuję ją i sprawdzam, co tam w korzeniach. Teraz Was zbliżę, żebyście zobaczyli, co tu się dzieje. Zobaczcie, system korzeniowy jest całkiem ładny. Nie widzę, żeby tu się coś złego w korzeniach działo. Wczoraj ją podlałam, więc jest trochę wilgotna, ale nie za bardzo. Jest mocno rozbudowany ten system korzeniowy, także może i wymagałaby nieco większej doniczki, ale zobaczymy, jak usunę to stare podłoże, które tutaj się całkiem ładnie obsypuje. Ono jest nie najlepsze. To jest podłoże jeszcze z czasów, kiedy nie znałam bigosu, a teraz jestem fanką bigosu i w zasadzie większość moich roślin w bigosie sobie świetnie radzi. No i spróbujmy tutaj usunąć tego jak najwięcej. No powiem Wam, że niektóre te korzenie to jak u drzewa są takie zdrewniałe mocno. No ale yuki to są potężne rośliny, więc w sumie nie ma się co dziwić. Spróbuję trochę to tu rozluźnić. Wiem, że to się może wydawać dosyć agresywne z mojej strony, że tutaj tak mocno ingeruję, ale powiem Wam, że ja nie jestem cierpliwą osobą w ogóle, także jeżeli miałabym tutaj siedzieć z jakąś, nie wiem, z jakimś patyczkiem, wykałaczką czy czymkolwiek i dłubać w tych korzeniach, żeby żadnego nie uszkodzić przez 3 godziny, to chyba bym zwariowała. Może jest jeszcze trochę uwięzionego tego podłoża, ale tak poza tym to w miarę udało mi się to oczyścić. No i super. No i teraz wsadzę ją teraz nowe podłoże. I mam nadzieję, że będzie, że odżyje trochę. No i zobaczcie, taki system korzeniowy. Bardzo mocno rozrośnięte, ale ładny, zdrowy. Nic tutaj nie ma zgniłego, nic tutaj nie ma takiego, co by świadczyło o tym, że coś się złego z systemem korzeniowym działo, a obawiałam się, że właśnie to zastanę. Czyli, że będą korzenie albo zasuszone, albo pognite. A tutaj nie. Raczej wszystko w porządku. No i tak jak mówię, no nie chcę zostawić jej tym samą, bo wydaje mi się, że jeszcze będzie ok. Tylko zmienię jej podłoże. Staram się, żeby on powpadał tutaj między te korzenie, żeby nie zrobiły się takie przestrzenie puste. Yuka została przesadzona, dostała nowe, świeże podłoże, nowe składniki mineralne wraz z nim, więc mam nadzieję, że będzie jej się lepiej teraz żyło. Tak jak wspominałam, albo nie wspominałam, tutaj przydałby się jej palik, żeby ją wyprostować.
towarzysz jak zwykle ze mną, ale aktualnie nie mam takiego długiego palika kokosowego, więc musi zostać tak jak jest. No i trzymam za nią kciuki, żeby jej się trochę życie teraz polepszyło. Cześć, witajcie kilka ładnych dni później, ponieważ nie dograłam dalszej części kontynuacji tego filmu, który miał się zresztą pojawić w ten weekend i się nie pojawił, za co Was serdecznie przepraszam, że nie było teraz filmów, ale no niestety życie mnie pokonało, no i nie dałam rady po prostu. Także dzisiaj kontynuujemy ten film i dzisiaj w planach jest przycięcie amplissimum, dosadzenie brandtianum i ogarnięcie monstery, bo ona teraz znowu wzięła się do roboty, wypuszcza nowe liście i trzeba ją trochę podwiązać, bo już nie wygląda, znaczy się wygląda ładnie, ale chcę, żeby po prostu rosła bliżej palika, taka, żeby była bardziej taką zwartą formą, także to będziemy robić. Jeżeli chodzi o dalsze prace, to najpierw muszę wymieszać bigos, bo skończył mi się już bigos i będę mieszała całe wielkie pudło bigosu. I z tego też chcę nagrać Wam film, żebyście wiedzieli, w czym rośnie tak naprawdę większość moich roślin, bo poza tymi, które są jakieś mega wilgociolubne, chociaż nawet maranty u mnie rosną w bigosie, ale poza tymi właśnie wilgociolubnymi i poza sukulentami, to u mnie w zasadzie wszystkie rośliny świetnie sobie radzą w bigosie. Także nagram Wam taki odcinek i później będę mogła też nagrywać kolejne z przesadzaniem roślin, bo już będę miała w co przesadzać. Dobra, także najpierw amplissimum. Z amplissimum pójdzie raczej szybko, no bo tutaj będzie tylko przycięcie tych takich wystających wąsów. Z tego co widzę, to raczej chyba nigdzie nie potrzebuje ono przywiązywania. Tutaj w miarę ładnie sobie idzie. Tutaj taki pusty pęd też powstał i na końcu dopiero liście, więc tak się zastanawiam, czy go nie utnę. Pomyślmy, no może czy go zostawię i tutaj go lekko przywiążę na samym szczycie. W ogóle ten palik mi się trochę chyli. O, teraz jest lepiej. Jakoś to wcisnęłam. Dobra. Także co, słuchajcie, jak są takie wąsy, tak jak tutaj, zobaczcie, jest tyle, o, pustego miejsca, nie ma żadnego liścia. Są co prawda miejsca, z których teoretycznie ten liść mógłby wyjść, bo widać tutaj, że są korzenie powietrzne, widać takie te pochewki, w których ten liść się zwykle rozwija, natomiast liścia brak. Może tutaj na końcu coś by się pojawiło za jakiś czas, a może też dalej pusta łodyga. I widzę, że tutaj cięłam już dwa razy i cały czas to amplissimum notorycznie wypuszcza mi, tak, dwa razy już tu cięłam, mniej więcej, ale cały czas tutaj w tym miejscu wypuszcza mi takiego pustego wąsa, więc ja to będę cały czas odcinała. Ciachnę sobie tutaj. Na upartego można by było, wiecie co, pociąć to i spróbować ukorzenić tutaj w tych miejscach, gdzie są korzenie powietrzne, ale w związku z tym, że to moje amplissimum nie wygląda najgorzej, nie potrzebuję na razie go za bardzo zagęszczać, to nie będę tego robiła, tylko po prostu to pójdzie sobie na kompostownik i tutaj też jest taki pęd, tutaj co prawda jest krótszy na dole, widzicie to? Widzicie chyba, o, w tym miejscu tutaj on jest w miarę krótki, ale też no nijak to się ma, także też to utnę i spróbujemy poczekać, aż on tutaj zacznie wypuszczać coś nowego. I to w zasadzie tyle. I teraz po prostu poczekam, czy z tych miejsc to amplissimum zdecyduje się wypuścić jakiś pęd, na którym pojawią się liście, czy nie. Jeszcze ciągle waham się nad tym, wiecie? Bo zobaczcie, tutaj też jest taka długa przerwa. Tu są liście, co prawda, na samym końcu. Można by było to super odciąć i ukorzenić. Gdzie to się kończy? To się kończy tutaj. Tu były liście. A, tu jest jeszcze jeden liść, także tu musiałabym to uciąć, to ukorzenić i dosadzić. I chyba tak zrobię, wiecie, po prostu to tutaj utnę, gdzie jest ostatni liść. O, i tu będę miała jeszcze dwie szczepki, ponieważ tak, a nawet trzy, ponieważ tu mogę sobie zrobić szczepkę z tego jednego liścia, ponieważ tu są takie miejsca, gdzie widać ewidentnie, że będą szły korzenie. Także to jest jedna super fajna szczepka i tu tak samo skrócę sobie ten pęd, bo mi jest taki długi niepotrzebny.
I tutaj również, zobaczcie, są miejsca, gdzie będą wychodziły korzenie. I tak jak mówię, tutaj też teoretycznie na tym pędzie są miejsca, gdzie widać, że korzenie by z chęcią poszły i być może liście, ale ja już nie będę się bawiła w ukorzenianie tego. Ukorzenię sobie tylko te trzy sadzonki, które mają liście i to mi w zupełności wystarczy, później dosadzę. Tutaj zobaczcie, zostawiłam sobie ten pęd taki dłuższy. W dwóch miejscach mamy zalążki korzeni, takie drobniutkie korzenie powietrzne, a zostawiłam tak dlatego, że tutaj ten pęd jest taki jasnozielony, on jest młody, świeży i jest ryzyko, że mogłoby się to nie chcieć ukorzenić, a to jest fajna taka szczytowa sadzonka, więc zostawiłam sobie tutaj dla pewności, żeby mi się to fajnie ukorzeniło. Jak ukorzeni się w dwóch miejscach, no to po prostu to sobie w dwóch miejscach wsadzę. No i super, może stąd jeszcze coś później puści. Jestem prześwietlona, bo tutaj mam okno. To idzie teraz do lekkiego przeschnięcia, później do ukorzenienia. Ja ukorzeniam w wodzie, tak mi jest wygodnie, wszystko widzę. I też te rośliny mi się w miarę fajnie ukorzeniają, więc te szczepki również pójdą do wody. A teraz bierzemy się za Brandtianum. Najpierw pokażę Wam z bliska, jak wygląda ta sadzonka. Zobaczcie, ona już ma całkiem zacne korzenie, ładne. Wydaje mi się, że już wystarczające, żeby włożyć to do podłoża. Tutaj dwa liście, jeden trochę taki se, drugi lepszy i tu trzeci w drodze. I tak się cieszyłam, że ona go nie zrzuca, ale on już jest, słuchajcie, brązowiutki i tutaj jest zaschnięty kikutek. Także to trzeba będzie odciąć i poczekać na coś nowego. I co? Sadzimy. Nie ma na co czekać, także biorę się za dosadzenie tej sadzonki. Tu słuchajcie, mam roślinę mateczną, która jakoś, powiem Wam szczerze, nie zachwyca. Jakoś tak średnio. Często zdarza mi się to samo, co przy tej sadzonce, czyli to, że młody liść wychodzi i później obumiera i muszę go odciąć i zabawa zaczyna się od nowa. Na przykład tutaj tak się stało. To jest taka jednoliścienna w zasadzie sadzonka, która wyszła gdzieś tutaj z ziemi po czasie. Wypuścił takiego malutkiego liścia, niepodobnego w ogóle do Brandtianum, bo taki podłużny. I później kolejnego, który... A nie, tutaj nie był, nie obumarł mi ten liść, tylko po prostu był taki pusty pęd. I dlatego ja go obcięłam, ale właśnie takie sytuacje mi się z nim zdarzają, że albo ten pęd jest pusty, tak samo jak było przy Amplissimum, albo właśnie ten liść gdzieś tam na końcówce zasycha. I nic z tego nie ma. Tutaj spodziewałam się tej sytuacji, dlatego że no, przy ukorzenianych roślinach tak często się zdarza. Dlatego nawet dziwiłam się, że jeszcze tego liścia utrzymuje, no ale ostatecznie go zrzucił. Więc dosadzam tę sadzonkę, no i będziemy obserwować, jak ten filodendron gdzieś tam z czasem będzie wyglądał. Miejsca trochę tutaj jest. Ja oczywiście nie mam ani rękawiczek, ani nic. Ok, i utnę tą końcówkę, bo ona, żeby tutaj po prostu nie straszyła, może coś nowego z czasem wypuści. O, i to jest do wyrzucenia. Brandtianum zaopiekowane, zaraz trafi na półkę, ale słuchajcie, jak odcięłam tutaj tego liścia, to powiem Wam, że on tak bardzo intensywnie, charakterystycznie pachnie. Jakieś zioło mi ten zapach przypomina, ale nie wiem jakie. Jak macie Brandtianum i będziecie cieli, to sobie powąchajcie, ale naprawdę, no, bardzo intensywnie i coś mi to przypomina, tylko nie mogę sobie skojarzyć. Dobra, kochani, i przytargałam tutaj monsterę do podwiązania, dlatego że zobaczcie, ona tutaj wypuściła tego liścia i wypuściła tego liścia i widzę, że te pędy zaczynają jej się tak odchylać od palika. A chciałabym jednak, żeby ona tutaj gdzieś tam trzymała jakiś tam swój pokrój, więc chcę to przywiązać, szczególnie właśnie ten pęd. I powiem Wam przy okazji, że doczekałam się pierwszej dziury, bo ten liść ma pierwszą ładną tutaj dziurę. Zaraz postaram się Wam to z bliska pokazać. Natomiast jest w końcu jest pierwsza dziura, bo tutaj na tej monsterze jest masa liści, naprawdę dużo sadzonek, dużo liści, ale powiem Wam, że żaden jeszcze do tej pory nie miał z tych liści ani jednej dziury, także w końcu pierwsza dziura jest. Biorę się za przywiązywanie, mam sznurek, mam nożyczki, także będę działać.
Okej, ja tak myślałam, że z tą monsterą nie pójdzie mi tak szybko, jak to się wydawało, bo to jest jednak potężna roślina i te pędy są już takie dosyć sztywne, ale coś tam udało mi się stworzyć. Zawsze po takiej akcji wydaje mi się, że lepiej było wcześniej niż jest teraz, ale wiem, że te liście muszą się ułożyć i dopiero później będzie można ocenić efekt końcowy. Tutaj powiem Wam, że zależało mi na tym, żeby te największe liście miały tutaj przestrzeń do tego, żeby się rozwinąć, bo ten liść, zobaczcie, jaki on jest ogromny, a ten liść to jest tak jakby wyszedł z tego, więc będzie też na pewno dużo, on dopiero zaczął się tutaj rozwijać. No i tutaj możecie zobaczyć tę pierwszą dziurę wyczekaną. Także on na pewno też jeszcze duży urośnie. Z tej strony prezentuje się ładnie, według mnie bardzo ładnie. Z drugiej strony nieco gorzej, bo już nie ma takich dużych liści, ale też coś tam się dzieje. Także starałam się to tak rozłożyć, żeby te sadzonki gdzieś tam wszędzie, wiecie, miały jakąś swoją przestrzeń, żeby były bliżej palika jednak mimo wszystko. No i niedługo też czeka mnie przedłużanie tego palika pewnie dla tej monstery, bo oj, podeptałam coś, bo pewnie go zacznie przerastać, bo tutaj jeszcze są takie mniejsze sadzonki, których, jak na przykład ta, których jeszcze w ogóle nie przyczepiłam do tego palika, bo one jeszcze są małe, więc na razie niech sobie rosną. Tak to się prezentuje na ten moment. Odnoszę ją na swoje miejsce i za chwilę się widzimy. Przypomniałam sobie o jeszcze jednej rzeczy, którą miałam dzisiaj zrobić i to jest pocięcie filodendrona Lemon Lime. Tutaj też tego cięcia dużo nie będzie, bo on jest dosyć mały. Tak wygląda teraz, a chciałabym go trochę zagęścić, bo zobaczcie, tutaj jest jeden w zasadzie długi pęd, a w środku no niby są jakieś sadzonki, ale jakoś nie ruszają za bardzo. Także sobie go dzisiaj przytnę i włożę też do ukorzeniania, niech sobie te sadzonki wypuszczają korzenie i później będę mogła dosadzić, żeby wyrobić się w tym okresie, kiedy najszybciej się to wszystko ukorzenia, no i też jest najmniej strat, a to jest ważne w przypadku, kiedy mamy taki jeden wiszący pęd, a chcemy mieć ładną, bujną roślinę, no to fajnie by było, żeby jak najwięcej tych sadzonek się ukorzeniło. I słuchajcie, mam wrażenie, że i tak ta robota się nigdy nie kończy, że ciągle mogę przycinać, dosadzać, ukorzeniać i tak w kółko. Już Was przybliżam i pokażę Wam, gdzie go będę dokładnie cięła. Tak jak wspomniałam, jest tu jeden długi pęd, który tak jakby dzieli się na dwie części. Na część zimową, gdzie liście są marniutkie i malutkie, i na część wiosenną, gdzie widać, że te liście są coraz większe. I ja sobie go utnę właśnie w tym miejscu, gdzie zaczynają się te większe liście. Na razie zostanie taki, powiem Wam, krótki dosyć. A to sobie wszystko potnę na szczepki. W ogóle wybarwienie tych liści jest zupełnie inne, dużo jaśniejsze od tych, które były wcześniej. Ja wiem, że one są jeszcze młode i one pewnie z czasem też nieco ściemnieją, ale no, mi się wydaje, że jednak wiosna robi swoje. No i każdy liść to będzie tutaj osobna sadzonka, oprócz szczytu, gdzie zostawię sobie dwa liście. Dlatego, że no, chcę mieć tych sadzonek jak najwięcej, żeby móc jak najbardziej go zagęścić, więc wszystkie liście po kolei odcinam. One wszystkie mają takie miejsca właśnie, gdzie tutaj te korzenie już zaczyna być widać, więc myślę, że powinno pójść gładko i powinien się ładnie ukorzenić. A jak będzie, to zobaczymy. Także to sobie wszystko tniemy. Tutaj akurat międzywęźla jakoś bardzo długie nie są, więc nie muszę ich szczególnie skracać. Oprócz, tak jak widzę, tego ostatniego, bo tutaj zobaczcie, to sobie już zostawię, nie będę tego cięła, chociaż mogłabym, ale tak jak mówię, jak są te szczytowe sadzonki, to ja to zostawiam, dlatego że boję się, że po prostu tutaj ten szczyt może mi się nie ukorzenić. Tu skrócę sobie tylko trochę to międzywęźle i taką sadzonkę zostawiam. Czyli powstało mi ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć nowych sadzonek. Zobaczymy, ile się ukorzeni. Jeszcze mam nadzieję, że wszystkie się ukorzenią i również pójdą teraz do przeschnięcia, a później do wody. A ten króciutki lemonek wraca na swoje miejsce. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, to będzie już wszystko, bo już się tutaj gotuje. Tu jest tak strasznie gorąco.
Następny odcinek, jaki będę chciała nagrać, to właśnie to mieszanie bigosu. Później też chcę nagrać odcinek o sansevieriach, o mojej kolekcji wszystkich sansevierii i jakieś tam moje spostrzeżenia odnośnie tych roślin. Także to też gdzieś tam mam z tyłu głowy. Wiem, że część osób prosiła mnie o taki odcinek, więc on będzie, tylko muszę się zebrać i go nagrać. I słuchajcie, dalej to zobaczymy. To wszystko wyjdzie w praniu. A dzisiaj, słuchajcie, to już jest wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam Was cieplutko i do następnego. Cześć!